Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super. Dobry wieczór Państwu. Witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy Górnik Łęczna. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3-1. Razem z nami opiekun drużyny gości pan Kamil Kiereś, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Przede wszystkim piłka nożna dla mnie to jest wynik. Wynik, gra o konkretne cele. No i tego wyniku dzisiaj nie mamy. Można sobie tutaj oczywiście ten mecz przeanalizować, pompować się powiedzmy tym, że stworzyliśmy ileś tam sytuacji, ale to nie o to w tym chodzi. Jeżeli mówimy o tym meczu, musimy powiedzieć o poprzednich. No, od 6 meczy nie potrafimy wygrać spotkania. Są to w większości 4 remisy i 2 porażki, tak dzisiaj w takim kluczowym meczu z GKS-em Tychy. To jest na pewno niedobre. No jestem mocno niezadowolony z tego, jak rozpoczęliśmy to spotkanie. W łatwy sposób straciliśmy bramkę. Może i próbowaliśmy gdzieś konstruować akcję po straconej bramce, ale w dużej mierze było to większość jak gdyby posiadanie dla posiadania. Były takie momenty gdzieś tam kluczowe, gdzie można było lepiej dograć, lepiej w polu karnym gdzieś tam nabiec. Na pewno też były takie momenty gdzieś tam jak stykowa sytuacja w polu karnym, gdzie nasz zawodnik wygrywa pozycję, sędzia nie gwiżdże karnego. Wydaje mi się, że taka sytuacja mocno sporna, ale też przy wyniku 2-0 mieliśmy sytuację na 2-1. Krykuna nie wykorzystujemy. W przerwie dokonałem wielu zmianę ustawienia, przeszliśmy na 2 napastników, no zdominowaliśmy drużynę gospodarzy, stworzyliśmy kilka sytuacji, niestety byliśmy nieskuteczni aż tam do 60. bodajże 4. minuty, kiedy zdobyliśmy bramkę kontaktową, ale to był też taki moment, kiedy bramkę z kolei zdobyliśmy. GKS Tychy zrobił zmiany zawodników 3 i taki był moment, że jak na 10 minut GKS oddalił grę od swojego pola karnego. My się dopiero obudziliśmy w momencie, kiedy dostaliśmy bramkę na 3-1. Stworzyliśmy kolejne sytuacje, był słupek. Kilka takich momentów, gdzie strzelaliśmy blisko słupka albo gdzieś tam jak Przemek Banaszek miał sytuację, piłka przelała się przez nogę. Także no, my wcale sytuacji od gospodarzy dzisiaj mniej na pewno nie stworzyliśmy. A tak powiedziałem, no, to jest jakiś nasz kłopot. Wpadliśmy w taki moment, gdzie nie potrafimy od 6 meczów wygrać. Też no, byliśmy drużyną, która do tej pory bardzo małe bramek traciła, teraz no, kolejny mecz, 3 bramki, także jest to trudny moment, niedobry moment, ale dla mnie jako trenera to jeszcze nie jest koniec sezonu. Będę tutaj, mówię, walczył do samego końca. Mam nadzieję, że drużyna też za tym podąży. Dzisiaj drużyna po raz kolejny stanęła na wysokości zadania w tym ciężkim i trudnym meczu dla nas. Mimo że on się dla nas ciekawie otworzył, po pięknej akcji zdobywamy piękną bramkę, natomiast po tej bramce do głosu doszła drużyna z Łęcznej. W tym okresie mocno cierpieliśmy w defensywie, ale wybroniliśmy się z ataków gości. Natomiast kolejna akcja przed zakończeniem pierwszej części spotkania nieco dało nam oddechu i prowadząc 2-0 mogliśmy sobie wprowadzić drobne korekty do naszych poczynań na boisku. Nerwowo zrobiło się w momencie, gdy gdzieś sprokurowaliśmy sytuację przeciwnikowi i zdobyli bramkę kontaktową. Na szczęście mamy tutaj wspaniałą drużynę, taki team spirit i zawodnicy znowu, którzy dzisiaj weszli, dali fantastyczne sygnały i w tak trudnym momencie dla nas, bo przeciwnik wciąż naciskał, chciał zdobyć bramkę wyrównującą, ale w tym momencie popisali się właśnie zawodnicy, którzy weszli tego dnia, czy dzisiaj jako ci zmiennicy. I zdobywamy bramkę na 3-1. Już w tych ostatnich minutach ta gra się gdzieś mocno otworzyła i obydwie drużyny miały swoje sytuacje do zdobycia bramki, ale nie zdobyło się, żadna z drużyn nie zdobyła tego gola. Kończy się zwycięstwem dla nas 3-1, z czego się ogromnie cieszymy. Dziękuję. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super.